foresee the fall. Maybe it's time to decide what to do with the fact. Cześć, witajcie na kanale Terasfera. Ja jestem Monika. Witajcie, ja jestem Paweł. Jesteśmy nadal na wybrzeżu Jurassic Coast, jurajskim wybrzeżu. Zwiedzaliśmy już tutaj wyspę Portland, a dzisiaj przyjechaliśmy do takiej bardzo malowniczej wioseczki. Tak, wioska ta nazywa się Abbotsbury. No jest właśnie na tym jurajskim wybrzeżu, który jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. No i jest tutaj dużo ciekawych rzeczy do zobaczenia w tej wiosce, także lecimy, zostańcie z nami, będziemy zwiedzać. Tak, jest tu parę ciekawostek, także no lecimy. Już zakupki zrobiliśmy po drodze, jechaliśmy. Tak, już się tutaj spakowaliśmy, zbieramy manatki Już jest po prostu malowniczo i sielsko. Ja już się nie mogę doczekać, jak zobaczymy te domeczki tam. Domki są, słuchajcie, 400-letnie. No jest tutaj Swanery, czyli takie sanktuarium łabędzi. No i myślałam, że je odwiedzimy, ale niestety jest zamknięte, więc ja jestem niepocieszona. No ale... No tak, ale jest Subtropical Garden, czyli ogród tropikalny, podobno najpiękniejszy, nie wiem, w Europie, czy w Anglii, czy gdzieś. Nie, podobno jest mega, zdobył jakieś tam różne medale na różnych konkursach. Tak, także idziemy. Myślę, że to może będzie coś takiego, jak byliśmy w Elcze. No, podobno są tam palmy. Jak są palmy, to ja idę. Poczuję się jak w Hiszpanii trochę. Smurfetka znalazła swoich przyjaciół. Niezłą, ktoś ma tutaj kolekcję. Wow, to nie smurfy, to krasnoludy. Krasnoludy, smurfy, nie wiem co to, ale jest tego sporo, jak na jeden mały ogródek. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jakie niskie wejścia są do tych domków. No tak na przykład jak w tym. Takie drzwiczki niskie. No ale trzeba wziąć pod uwagę, że ludzie kiedyś byli troszkę niżsi niż teraz. O, tamte są bardzo niskie. No, tamte to już są w ogóle niskie. Z 70 parę mają. No, z 1,60 parę. Do czego zmierzam? Wioska ta jest bardzo stara. Już są zapisy, że zaczęła funkcjonować w 1036 roku. No a później te domy tutaj właśnie przy tej głównej ulicy, które są wybudowane, powstały około roku 1500-1600, także no domeczki te mają zgoła ponad 400 lat. Tak, ale są bardzo zadbane. Bardzo ładne, no. Generalnie w ogóle jest fajny klimacik. Jak widzicie, spora część tych domów w tej wiosce pokryta jest strzechą. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce w tym momencie, ale rozmawiałem z Anglikiem, który ma właśnie taki dach i powiedział, że taniej mu wychodzi zmienić ten dach na normalne płytki, takie jak są zazwyczaj używane, niż zgodzić kogoś na właśnie taką pracę, na wykonanie takiej pracy, żeby pokryć to strzechą. Około 25 tysięcy funtów kosztuje pokrycie dachu. Tak mi powiedział, to było 2 lata temu. Biorąc pod uwagę, jak inflacja teraz rośnie, to może być znacznie więcej. Oczywiście już z materiałem. To jest mega taki duży dom i jest też kryty strzechą. Przeważnie widzieliśmy, ale takie mniejsze chaty. A tutaj to są naprawdę takie duże domy, które w sumie wyglądają, jakby były nowe. Te strzechy są strasznie zadbane, aż tak to dziwnie wygląda. Takie są... Boże, zobacz, jaki tam fajny. Dach tylko mu widać, ale jaki piękny. Wow. A tu... Ten ma fajny kształt. Patrz,
Już są świąteczne te ozdoby. Świąteczne ozdoby. No to idziemy. My wchodzimy właśnie do wiktoriańskiego ogrodu, nad którym pieczę trzyma Alicja w Krainie Czarów. Są tutaj palmy ponad stuletnie. Ogród ten powstał w 1905 roku i właśnie te palmy mniej więcej w tym okresie były posadzone. Wow, a tu jakie są ogromne. No to wyglądają na jeszcze starsze. No te to już w ogóle są stare, ale mega. No powiem ci szczerze, że się nie spodziewałem, że coś takiego znajdziemy w Anglii. No, dokładnie. W Elcze to w Elcze, ale nie w Anglii. Palmowy gaj. Relaks pod palmami? Relaks pod palmami. To, co najbardziej mnie denerwuje w tych angielskich wioskach, to ten hałas po prostu i te motory, samochody, które przejeżdżają. Tak, ja mam to samo odczucie. No jesteśmy w takim pięknym, spokojnym miejscu, człowiek by się chciał zrelaksować. I dalej to słychać. Dalej słychać to te motory po prostu na tych wydechach. Ja nie wiem, po co to komu. Tak, ja myślę, wydech. Że to tak jak kiedyś były wytyczone drogi i wokół tego powstawała wioska, tak teraz to są takie główne drogi przejazdowe, bo tu w Dorset to głównie takimi wiejskimi drogami się jeździ. No i po prostu cały ten ruch po prostu się przewija, ale... No męczy to. Tak. Ale jak widzicie, no miejsce jest naprawdę magiczne. Drzewa z południowej Ameryki, z północnej, roślinność z Australii, z Chin, z Japonii. Tak, i teraz w tym jesiennym klimacie te kolory żółte, zielenie, wszystko tak, ale wraz kwiaty kwitną. Naprawdę czuć takie tropikalne, lekko powietrze, jest bardzo ciepło. Ale zobaczcie, kogo ma tam mamy z tyłu. Słyszeliście te dźwięki? Już tak idziemy od dłuższego czasu i nagle dotarł do nas zapach kwiatów. Wyłoniły się takie kwiatuszki, po prostu mają tak intensywny zapach, że masakra. Jakby ktoś nam mógł powiedzieć, co to jest, bo nie ma tutaj tabliczki, nie możemy znaleźć. Pachną cudownie. Jest tak słodko. Wyglądają jak takie róże, ale mają takie... No, ale nie ma tabliczki. Takie liście. Bardzo twarde liście, jakby plastikowe. Secret walk. Secret walk. Sekretny spacer na sekretnej ścieżce. Monika. Ukryty smok, przyczajony tygrys. Bieg w dżungli. To jest? No niby, jak pójdziemy tu w prawo, to będzie widok na ten kościół świętej Katarzyny. A, między drzewami. Okej, ale historię o tym kościele wam już opowiemy za chwilkę. Ale jak tutaj ma być kościół widać, jak to jest taki gęsty las? No nie wiem, tam było napisane, żeby stanąć za ławką. Za ławką? Mhm, weź zobacz. No raz z tego za... Wow! Widać? No! Zobacz. Ale czad, normalnie takie małe okienko. Australijski eukaliptus. Nie ma kory w ogóle. Strasznie dziwne to drzewo. No, w końcu znaleźliśmy drzewo, które mamy w sumie w naszym parku w Swindon, ale nie wiedzieliśmy nigdy, jak ono się nazywa, a jest to tybetańska czereśnia. Jest tak, ono takie strasznie delikatne w dotyku. Tak. Nawet tutaj spotkaliśmy parę i zwrócili naszą uwagę na to drzewo. Właśnie powiedzieli, że jest takie bardzo soft, takie milutkie.
No, szkoda, że nie owocuje. Ty, Monika, jesteś w chińskim gaju bambusowym. Szkoda, że nie ma czereśni. Ale są bambusy. Bambusy. No, za bambusów wyłonił się burmański most linowy. Wow. Wygląda normalnie masakrycznie, słuchajcie, zobaczcie. Ale czad. To co, idziemy? No, spróbujemy. Okej, to idź. Powiedz mi, jak się idzie, czy ciężko, czy lekko. Ale czad. Nieźle. Nie wiem, czy dasz radę z kamerą. Zaraz się okaże. Ale no, faktycznie, nie jest to lekko iść. Nie, nie, bo te kulki tak się wpijają. Oj. Uważaj. Z kamerą jest mi ciężko, bo on się jeszcze buja, nie? No, a na szczęście jest taka siatka zabezpieczająca. Maksymalnie 12 osób. O nie, tu jest woda. To jest prawdziwy most przez rzekę. Co tam jest, woda na dole? No i ta siatka jest tu pęknięta pod Naprawdę? Spodem. Tak, uważaj, żeby ci noga nie wpadła. No. Bo tu jest siatka popękana. Okej. Wow. No i teraz jak już wpadniesz, to koniec. O nie. Bagno indyjskie. Bagno indyjskie. Ale tu jest fajny klimat. Jeszcze taka woda z glonami. No. O matko, ale czad, nie? No. Uważaj. Weź, bo tu jest woda. Matko, przeprawa jak w jakiejś dżungli. Nie wiem, co tu się dzieje, bo nagle nic tego nizowego, wszystko jest podświetlone. Nie jest jeszcze na tyle późno, żeby się już zapaliły tu światła, bo widziałam, że są porozprowadzane. Ale jest tutaj kolorowo, zobacz, aż tam Ale daleko. Ale tak, widzisz? Tylko w tym miejscu, no. No nic. Idziemy, ale strasznie rażą oczy te światła. Wow, ale one podkreślają tak fajnie kolor tych, widzisz, na przykład tutaj tych liści od spodu. Tak, te żyłki, te rdzenie tych liści, nie? Na czerwono są podświetlone pięknie, no. Czad. No zobaczcie tutaj na grę światła. Drzewo wygląda, jakby po prostu się świeciło, jakby żyło tym blaskiem. Piękny efekt. Tutaj jest fajnie pokazane, jak wyglądały schody. W 1898 roku. Zobaczcie. A teraz to wygląda tak. Wow, ile drzew urosło. No, tam było pusto. No, już kończymy zwiedzanie tego ogrodu, ale naprawdę można się tutaj zgubić. Można tu łazić cały dzień, jest tyle zakamarków, mostków, rzeczek, no po prostu jest mega. Ja jestem mega. Naprawdę pod wrażeniem całej tej roboty tutaj wykonane na przestrzeni tych ponad 100 lat. Tak, wydaje się tu, że jest tak pochmurno, ale nadal świeci słońce, tylko jest już troszeczkę niżej. A tu jest po prostu tyle Wilgotno, drzew, tak, że one robią właśnie taki cień. Tak, bilet kosztował 12 funtów za dwie osoby. No 6 także... funtów od osoby dorosłej, to nie, nie jest jakoś drogo, dokładnie. No dobra, to my pędzimy teraz na to, na to wybrzeże jurajskie, które obiecaliśmy wam pokazać. Mam nadzieję, że zdążymy. Tak, może zobaczymy w końcu tam jakieś to łabędzie. Niby jest zamknięte to sanktuarium, ale... Zobaczymy, pójdziemy tam, może Mania zobaczy łabędzie. Jak nie, to ja się przebiorę i będę pływał po morzu jak łabędź. Chcesz? Tak. Okej. Okay. No my cały czas mamy problem przestawić się na ten czas zimowy.
Cały czas nam się wydaje, że mamy jeszcze dużo dnia. Zasiedzieliśmy się teraz w ogrodzie. Tak, a te dni są takie krótkie, że nie wiadomo, kiedy ten czas ucieka po prostu. Dokładnie, ale musimy wejść na tą górę, no. Musimy na nią wejść. Monia, dasz radę. Nie, ja nie chcę. Dasz radę. Ja nie mam sił. To już tylko tam, o tam, widzicie? To jest tak daleko. Udało się! Doszliśmy. Nie, doszliśmy. Ja już miałam zamiar się poddać, ale spotkaliśmy jednego pana po drodze, powiedział, że nie jest tutaj daleko. Tak, i droga nam dosyć szybko upłynęła, bo po drodze mieliśmy parę Anglików, tak, także pogadaliśmy sobie. Tak, towarzystwo, pogadaliśmy o okolicy, ale widok jest tutaj po prostu, no po prostu to miejsce, to... Zakochaliśmy się w nim, absolutnie, bezgranicznie, sami zobaczcie. W ogóle święta Katarzyna była najpopularniejszą świętą w czasach średniowiecznych w Anglii i pielgrzymowały tutaj kobiety. Na szczęście Monika nie musiała mieć tej samej intencji, co kobiety tutaj idące. A jaka była intencja? Ja nie wiem. Intencją było znalezienie dobrego męża. Znalezienie dobrego męża. No ja tu szłam bez tej intencji, bo ja już mam dobrego męża, najlepszego. Ale cudownie. Chociaż w sumie nie wiem, czy taki dobry, bo mnie tutaj ciągnął, targał. No ale nie pod warto górę. Było. No, nie, no warto. W ogóle spacer był też fajny. No fajnie jest tutaj. No miejsce cudowne, ale niestety ten dzień taki krótki, słońce już praktycznie zaszło, nie zdążymy już na plażę. Nie zdążymy wam pokazać tego jurajskiego wybrzeża. Tak, no, tych klifów, cóż. No ale cóż, może następnym razem, a my teraz biegniemy do wana, bo już się ściemnia. Lecimy. Jestem głodny, Monika. Gotujemy zupę. Ale mamy zupę. Czy odgrzewamy? Odgrzewamy, jest gotowa, trzeba tylko odgrzać. Dyniowa oczywiście. No. O, do komórki. Nasze zakupy nie rozpakowane. Teraz rozpakujemy. Dzień pełen wrażeń, słuchajcie. Tak, pojedliśmy, rozgrzeliśmy się ciepłą zupą. I tak. Teraz będziemy odpoczywać. Długi wieczór. Tak, odpoczywamy. Po długim dniu, długi wieczór. Tak mi nogi bolą. Po prostu się nałaziliśmy po tej wiosce, po tym ogrodzie. No, jeszcze potem ta wspinaczka na tą górkę. Na szczęście nie dostaliśmy mandatu, bo trochę przekroczyliśmy parking, w sumie prawie drugie tyle. Tak, no, ale... Tak nam się zeszło. No, ale w sumie jeszcze dalej tu stoimy, ale jest pusto, nikogo tutaj nie ma, więc... Dokładnie. Stoi tam jakiś kamper, chyba tak, zostaje na noc. Kamper, jak zobaczymy, jak on zostanie, to i my zostaniemy. To i my zostaniemy, zaraz się zapytamy, więc może pogadamy. Zostaniemy tu, a jak nie, no to będziemy znowu szukać po nocy. Tak jak wam mówiliśmy, nie możemy się przestawić na te nie, krótkie ciężko, dni. Ciężko, no. Ja nienawidzę tego czasu. Napiszcie nam w komentarzach, jak wy no to właśnie, przeżywacie, bo ja po prostu nienawidzę tego zimowego czasu. To, że po 16 już zachodzi słońce, gdzie normalnie w lato, nie wiem, do 9 wieczorem jeszcze jest widno, to jest praktycznie 5 godzin dłużej, więcej tego dnia. No teraz jest strasznie ciężko się przestawić. No ale nic, no będziemy się już z wami żegnać. Tak, fajnie, że byliście z nami. Dostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę. Nowych widzów zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. No a my widzimy się za tydzień. Także trzymajcie się cieplutko. Trzymajcie się, hej! Hej! We're all building bridges, love.